Dzisiaj, drodzy Państwo, zaczynamy od dwóch największych rzeczy na całym Półwyspie. No więc stoję u stóp największej, a w zasadzie najwyższej tutejszej góry. To Święty Ilia, czyli Święty Eliasz. Szczyt w chmurach. To się wznosi wprost z morza na wysokość niemal 1000 metrów. Tak, no bo to wszystko jest ta góra, zobaczcie. Ona właśnie z owych lazurowych toni wyrasta i pnie się. Tam już samochodem nie da się podjechać, można tam przedsięwziąć pieszą wycieczkę, wszakże w lecie trzeba nosić ze sobą potworną ilość wody. Naprawdę, już jeden Polak tam zginął z pragnienia. To nie są przelewki. Góra to nie Kilimandżaro ani Mount Everest, ale trzeba ostrożność zachować. A druga największa rzecz jest tam w dole, zresztą będziemy i tam, to Orebicz, największe miasteczko na Półwyspie. Ale na razie, drodzy Państwo, zobaczmy, co mamy tu, w najbliższej tej okolicy. Oto kościół Matki Boskiej od Aniołów i przy kościele coś, co chciałbym Wam pokazać. Gdy wyjść za zakręt, widzimy już miasto. To wspomniany przed sekundą Orebicz. Ten kościół to również klasztor, klasztor franciszkanów. A co przy kościele? Cmentarz. Kiedyś cmentarze zakładano właśnie przy kościołach. U nas już prawie ich nie ma, gdyż reformy cesarza Józefa II, przynajmniej w mojej części Polski, kazały zakładać cmentarze miejskie i likwidować te przykościelne. No ale tutaj nie było wtedy Austrii. Ta ziemia przypadła w udziale Austriakom dopiero po Kongresie Wiedeńskim. Po co ten cmentarz? Po to, że jest to arcyważny fragment miejscowej historii. Bez trudu odnajdziemy zdobione morskimi inskrypcjami groby kapitanów. Tak jest, kapitanów. Orebicz to było kiedyś najsłynniejsze w całej Dalmacji miasto kapitanów. To był port, to była stocznia, no i ludzie, którzy tu pracowali. Wielu z nich leży. Dziś leży na jednym z najpiękniej położonych cmentarzy na świecie. By dostać się do miasta, zjeżdżając z klasztoru, trzeba skręcić w lewo. Ja jednak wybrałem kierunek odwrotny, nie tylko ze względu na urodę tej drogi, ale również dlatego, że wiem, co u jej celu nas czeka. Koniec wycieczki. Sąsiednia miejscowość, Perna. Klasztor w górze, a tutaj miejsce, do którego często przyjeżdżam. Villa Wrgoraz, lokal o bardzo porządnej kuchni w bardzo rozsądnych cenach. I coś jeszcze. Taras z widokiem na Korczulę. By do tego tarasu dojść, kelner musi przejść przez jezdnię. Wiele razy widziałem taką sytuację w krajach południowych, w Portugalii czy też we Włoszech. W Polsce nie. Ciekaw jestem, czy u nas by na to sanepid pozwolił. Dobra. Ten widok jest arcyważny i arcypiękny, korczulańskie stare miasto. Ale w tym wypadku ważniejszy jest widok ten. Co podają willi Wrgoraz? Ano, wszystkie klasyki dalmatyńskie oraz rzeczy ogólnobałkańskie. I mam tutaj po jednym arcymocnym reprezentancie tych kuchni. To Dalmacja. Zobaczcie, kalmary z rusztu. One nie są wielkie i po tym poznać, że są miejscowe. Kalmary patagońskie bywają często tak ogromne. Na ruszcie upieczone, podane z blitwą, czyli mangoldem, z czosnkiem, oliwą i ziemniakami. Spójrzcie, pływają w oliwie. Po upieczeniu są polane oliwą. I po czym poznać, że są dobre? No po tym, czy są miękkie. To jest taki kościec kalmarowy. A teraz już mam czyste kalmarowe mięso. I ono, jeśli kalmar nie jest przepieczony, powinno być naprawdę mięciutkie. Jest po prostu ekstra. Teraz mamy rzecz ogólnobałkańską. No dobra, domowe frytki. W Polsce w zasadzie prawie frytek nie jadam, ale te tutaj są robione na zapleczu od A do Z. Ale nie frytki są tutaj ważne, tylko to. Dżigerica, czyli wątróbka. Jagnięca, barania albo też cielęca.
którą tutaj, to znaczy wszędzie na Bałkanach, kroi się w cienkie plastry. Zresztą tak ją można kupić, pokrojoną w cienkie plastry. Następnie cak, cak, piecze nad węglem drzewnym. Potem polewa olejem albo oliwą, pietruszką i czosnkiem doprawia. I to też nie może być przepieczone, przesmażone, gdyż wówczas twardnieje. Ekstra. Zobaczcie, taka cebulka jak do jagnięciny. No i te fryty. Sałata z domowych pomidorów. Kilka listków bazylii. Domowe wino. Już do niego wlana woda gazowana. No i sami powiedzcie, co jest piękniejsze. To czy to. Ja myślę, że trudno tu o zwycięzcę. To wszystko jest arcyspójne. Do Barteka. Przy nadmorskiej promenadzie pysznią się XIX-wieczne najczęściej budynki. Wiele z nich to wille niegdysiejszych kapitanów. Kapitanów już tutaj nie ma tutaj wielkiego portu, nie ma tutaj stoczni. Ów rozkwit morski Orewicz przeżywał zwłaszcza w czasach nieboszczki Austrii, w czasach panowania austriackiego. Sam cesarz Franciszek Józef brał udział w uroczystym otwarciu tutejszej stoczni. Dzisiaj ta promenada to po prostu promenada dla turystów. To są właśnie najpiękniejsze miejsca w południowych miasteczkach. Gdybym był koszykarzem i rozpostarł ręce, mógłbym dotknąć uliczki przeciwległych krańców. Dlaczego tak wąsko? No po to, żeby był cień. To nie jest opuszczone, to nie jest dekoracja. Zobaczcie, kwiaty, nowe okiennice, tutaj ludzie mieszkają. Zresztą w tym mogą też mieszkać przyjezdni. No bo house for rent, a do morza stąd kilkadziesiąt raptem metrów. Kawa w takim anturażu to rzecz zawsze niezwykle przyjemna, ale ja tutaj jestem niejako służbowo, w służbie ludzkości, czyli w waszej służbie. Chodzi o to, by sprzedać wam informację, jak myślę, bardzo istotną. Jeśli jest się na wakacjach we Włoszech i zamówi się po godzinie 12 w południe cappuccino albo też macchiato, Włosi robią tak. O, stranieri, o, che cosa. Ponieważ oni uznają, że do 12 można pić kawę z mlekiem, a potem już tylko espresso. W Chorwacji, mimo że kawa wszędzie jest doskonała, możecie pić przez cały dzień taką, jaką chcecie, nie narażając się na niemiłe uwagi obsługi kelnerskiej. Wypoczynkowa wizytówka miasteczka, czyli największa miejska plaża Trstenica. Bez niej wielu nie wyobraża sobie w ogóle pobytu w Orebiczu. Ja jednak muszę przyznać, że bywam tu nader rzadko. Nawet nie o to chodzi, że w sezonie mamy tutaj tłum ludzi. Chodzi o to, że ta plaża jest żwirowa, a miejscami piaszczysta. A ja po prostu nie lubię piasku na plaży. Plaże powinny być kamieniste. Najlepsza jest gładka, skalna półka. No bo piasek wchodzi w gacie, wchodzi w buty, wchodzi do ust. Ale przecież zrobię to dla państwa i zupełnie bez przykrości się tutaj wykąpię. Muszę sobie tylko zatkać uszy, ponieważ woda, niezależnie od tego, czy słona, czy słodka, do uszu mi się nalewa i nie chce z nich wyjść. Więc teraz się zakorkowuję i znikam w lazurowej toni.
Równolegle do promenady biegnie miejscowa Main Street, będąca tak naprawdę fragmentem jedynej drogi wiodącej przez cały półwysep, łączącej Stone z Lowisztem. Przy niej wszystkie najważniejsze miejscowe rzeczy, przede wszystkim kaficze, czyli kawiarenki. Kiedyś znacznie częściej w nich bywałem, no bo zanim uporałem się z problemem internetu w domu, teraz mam go na kartę, dość to jest kosztowne, bo mniej więcej 5 dych na tydzień, za to nieograniczony dostęp i nieograniczony przesył. No więc kiedyś te kaficze były moimi internetowymi biurami. Teraz już tylko są miejscem, gdzie sobie kawę popijam. Tutaj są piekarnie, tutaj są bankomaty, tutaj są główne sklepy i tutaj nie ma cienia. I tutaj jest potworny skwar, więc spadam stąd, idę na dół, na promenadę. Tam czeka na mnie Mariana Barić, osoba, którą często pytam o tutejsze kulinarne sprawy, gdyż jest w nich obeznana fenomenalnie. Mariano, i mamy taką sytuację. Dolazi człowiek pierwszy put do Dalmacji, do Orebicza. I co ty preporuczasz za jelo? Mediteran ili Balkan? Meso ili riba? Peka, janietina ili plodowi mora? Naravno Mediteran, znači plodovi mora, crni rižot, peka, sve su to jela koja privlače naše goste i iskreno ja se s tim hranim doma i nikako slavonska kuhinja, nego isključivo Mediteran. Nismo u Slavoniji. Da, nismo u Slavoniji, je. Ali to znači to što tvoja dijeta je više mediteranska ili kontinentalna? Je. Svaki dan više Mediteran. Mediteran. Bude i kontinentalne, volim ja tu i tamo pojesti. Za zimu. Ali, za zimu, je. Za zimu. A zbog čega preporučaš točno ovi sladoledi i sorbeti? Ja nisam toga nikad probao. Zato što je prirodan i rađen od prirodnih sastojaka. Jel se sviđa? Savršen je, jel da? Kikiriki. Kikiriki je savršen i njihov krokantino i pistacio. Ne znam koji bi ti preporučila, baš su savršeni. Ja imam sorbet od maline, imam kikiriki i imam čokoladu. Ja sam ipak danas na ovome prirodnome koktelu od džini kadulja. Ali kadulja je domaći sok od kadulje i baš je savršen. Čudo. Drodzy Państwo, to jest ekstra, ale nie mogę się za bardzo zasłodzić, bo przed nami jeszcze słona propozycja do jedzenia. Palati. Używaj. W nadmorskiej Hiszpanii jada się danie o nazwie arroz negro. We Włoszech nad morzem jada się risotto nero di sepia. A tutaj jada się to samo, tylko że się po miejscowemu nazywa cyrni riżot, czyli czarne risotto. Ryżotto, jakby powiedzieli miejscowi, riżot, risotto, jakby powiedzieli Włosi, risotto, jakbyśmy powiedzieli my, bo to słowo z włoskiego mamy. No więc co jest podstawą tego dania w tych wszystkich wypadkach, bo ono jest niemal identyczne? Atrament sepi. I jeśli robi się je nad morzem, to trzeba w to morze wypłynąć, złapać kałamarnicę w El Sepie, następnie obrać ją ze skóry, następnie wyjąć z niej woreczek, w którym jest ten atrament przecedzić i tym ryż zabarwić. No ale w Polsce nie mamy takiego morza, nie mamy w nim kałamarnic, a i w głębi kontynentu można najwyżej kupić kałamarnicę, a i to nie zawsze. Więc pokażę Państwu teraz wersję taką, którą i w naszych warunkach można zrobić. Zobaczcie, to są woreczki właśnie z tym czernidłem, z inkaustem z kałamarnic. To również u nas można kupić. Oczywiście nie w każdym sklepie, nie za rogiem, ale są sklepy specjalizujące się w różnych cudzoziemskich kuchniach i tam takie woreczki w lodówkach leżą. One mają mniej więcej 2 lata przydatności do spożycia, więc możecie je naprawdę tylko trochę zachodu poświęcając zdobyć. Druga rzecz to kalmary, nie sepia. Kalmary, one świetnie tutaj sepie zastąpią, pani osa, do widzenia. Otóż
pokrojone w kosteczkę albo w paseczki, wcześniej mrożone, takie, jakie i u nas bez trudu można zdobyć. Jak kupicie niemrożone, to po prostu je siekacie. I co teraz? Teraz mamy garnek, mamy ogień i mamy w środku tego garnka dużo, naprawdę dużo oliwy. I teraz tej oliwie nadajemy temperaturę, a jeszcze na zimną wsypujemy tutaj drobno posiekaną cebulę. Cebula czosnkowa, nie czosnek. Drobno posiekana cebula biała. Dlaczego nie ta żółta? Dlatego, że ta żółta jest znacznie twardsza. A czas przygotowania tego to jest kilkanaście minut. I chodzi o to, żeby ona zmiękła. Tu jest łyżeczka. Wsypujemy i dusimy, nie dopuszczając do zrumienienia. Muszę osłaniać kuchenkę, popołudniami zrywa się tutaj bardzo silny wiatr. Zresztą to dlatego ten akwen, kanał pomiędzy wyspą Korczula a stałym lądem jest jednym z ulubionych, jeśli chodzi o surferów, kitesurferów i wszystkich innych tych, którzy śmigają przy pomocy żagla. Zajrzyjmy do garnka. Dobra, na chwilę przestało, postaram się pokazać to ładniej. O. W takim stanie cebula. I teraz do środka wędrują kalmary. 2-3 minuty wystarczy. Wiecie co, jednak chyba przegrywam walkę z przyrodą. Podmuchy czasami są takie, że łapię gwałtownie jedną ręką za kapelusz, drugą za tę osłonkę. Słońce w dodatku chowa się za święty milią. I ponieważ to nie jest telewizja, więc nie wywalimy tego wszystkiego i nie zaczniemy ujęcia od nowa. Jutro na przykład, nie. Ponieważ tutaj ważne jest również przesłanie. Tak zwane zero waste, czyli dlaczego mamy to wyrzucić, skoro możemy to zaraz ze sobą zabrać i danie dokończyć w bardziej sprzyjających warunkach. Znaleźliśmy zupełnie inny murek. Nie ma on widoku na morze, co prawda, ale za to zupełnie tutaj nie wieje. Zobaczcie, jak kuchenka żarzy pod spodem. I w dodatku to nie jest doktor murek, ani tym bardziej doktor murek zredukowany. Sytuacja idealna, by dokończyć rzecz. Spójrzcie, dosłownie kilka minut. Kalmary puściły swój własny sos, a ta cebula niemal zupełnie się rozpadła. I właśnie o to chodzi. To już smakuje doskonale, ale smakować będzie jeszcze lepiej. No bo co teraz? Teraz wsypujemy do środka ryż. To nie jest obojętne, jaki to ma być ryż. Krótkie, pękate ziarenka. Ryż z pobliskiej Italii. Taki właśnie ryż nadaje się li tylko do risotta. No jeszcze mógłby być z Hiszpanii, ale mówiłem to. Arroz negro, albo też risotto nero di sepia, albo też cyrni risot. I teraz mniej więcej 2-3 minuty. Chodzi o to, by te ziarenka przestały być matowe. One się za chwilę zrobią szkliste, one się skąpią w tym naturalnym soku, który puściły kalmary i będą gotowe do dalszej obróbki. Teraz pora na dwie rzeczy. Tradycyjna kąpiel w przypadku risotta, wino. Jeśli to ma być to risotto, to wino białe. Czerwone też czasami jest używane, ale białe częściej, a w dodatku chodzi tu o stwory morskie, więc białe będzie pasować lepiej. I teraz malutka doza rozmarynu, malutka, żeby nie przegiąć, po prostu kilka gałązek. I teraz możemy, a nawet musimy zaczekać, ryż powinien to wszystko bardzo pięknie wypić. On będzie z każdą minutą bardziej pękaty, będzie się nadymał, będzie po prostu pił. A skoro już tutaj jesteśmy, to przyjrzyjmy się okolicznościom przyrody poprzez roślinność reprezentowanej. No więc po pierwsze, to nie jest tuja, to nawet nie jest tuja gigant, to jest, drodzy Państwo, cyprys.
Cyprysy mówią, że to dla Juliety. No więc czytajcie Norwida, słuchajcie Wandy Warskiej, będziecie wiedzieli, o co chodzi. A to są znane nam również z Polski orzechy. Miejscowi zbierają je na świętego Jana, lekko nakłuwają i zalewają rakiją, doprawiając. Z tego wychodzi cudowna rzecz, mianowicie orachowica. Im mniej słodka, tym dla mnie tym lepsza. W każdym razie orzechowica, orzechówka, wyborne. We Włoszech też się to robi. Piję jak jasny gwint, całe wino już wchłonął. Pytacie się często, a też zastanawiacie, czy dania, w których jest wino, nadają się dla dzieci. No pewnie, dlatego że tu nie ma alkoholu. To się gotuje, zatem alkohol paruje, zostaje tylko smak. A jednak moim skromnym zdaniem dzieci powinny znać smak wina, jeśli w nim nie ma alkoholu. To im tylko dobrze zrobi. To już nie jest wino. To jest bulion rybny, no zupa rybna, zrobiona na głowie, na ogonie, trochę oliwy, cebula, liść laurowy, odrobina rozmarynu, nic więcej. I teraz tego będziemy dolewać tutaj tyle, aż uznamy, że ryż ma dosyć. W tym przypadku, w przypadku tego przepisu, dokładne wskazówki mogą być mylące, dlatego że ryż może być bardziej suchy, bardziej wilgotny i po prostu inaczej wchłania. Wchłania więcej albo wchłania mniej, zatem lepiej dolać jakąś część, zobaczyć co się dzieje, kiedy wchłonie i ewentualnie dolać znowu. Dwa składniki, jakże ważne. Ten drugi nawet ważniejszy. Teraz mianowicie koncentrat pomidorowy, tak, nie pomidory świeże, ze świeżymi pomidorami robi się tutaj risotto pomidorowe. Natomiast do tego dodaję pomidorowy koncentrat, tyle wystarczy, no i coś, co przesądzi o kolorze, ale i o smaku, bo to jest rzecz bardzo skoncentrowana. Mianowicie wspomniana wcześniej substancja pochodząca z kałamarnicy, czyli atrament. To straszliwie brudzi. Muszę sobie wcześniej to przemieścić w tym woreczku. No dobra. Teraz to obcinam i będę do środka wgniatał, starając się nie popaprać sobie łap. O, widzicie jak idzie? Czarne jak smoła. Tylko przemieszałem i coś, co jeszcze przed chwilą miało jasny, słoneczny kolor, teraz jest groźne i ciemne. Tak, jest gotowe. I teraz zgodnie z regułami sztuki należy pod tym wyłączyć ogień, przykryć to i dać temu spokój na mniej więcej 2 minuty. Inne risotta wówczas są nasączane ekstra porcją masła i świeżo startym parmezanem, albo też pecorino, albo graną. Ale nie to, nie to. Na miły Bóg, pamiętajcie, intensywny smak tartego sera, zwłaszcza takiego jak pecorino czy też rozmaryn, kompletnie kłóci się ze smakiem owoców morza. Bardzo delikatniu nim. Więc do risotta czarnego nie dodaje się parmezanu, mimo że często go w knajpach proponują, no nie we Włoszech. Tam kiedyś niemal wyrzucili mnie z restauracji, gdy dawno, dawno temu poprosiłem właśnie do risotto nero di sepia parmezan. Wyłączone, przykryte, ślinotok jest, jest ochota, 2 minuty. To wygląda trochę jak nadzienie do kiszki albo też krupnioka, no ale smakuje zupełnie inaczej. Zostały nam już tylko 3 rzeczy, mianowicie, a w zasadzie 4, nałożyć sobie porcję, zobaczcie jakie to jest piękne, kleiste, zawsze głęboki talerz, zrobić w środku porcji takie wgłębienie i teraz do tego wgłębienia nalać sobie jeszcze słuszną porcję oliwy, doprawić to świeżo zmielonym pieprzem, no i po prostu to zjeść.
Mówi się często, że to ma być al dente, ale to nie znaczy, że ryż ma być w środku surowy. On ma tylko zębom lekki opór stawiać, ale nie mają trzaskać w ustach surowe ziarna. No spójrzcie, nie wiem, czy ja zdestruuję tę porcję przed kamerą, no jednak zrobię to. Bo to jest naprawdę cudowne. Cyrni ryżot. Jest, jest. Samba jest, cyrni ryżot.